Cześć, witajcie na moim kanale, tutaj Lusia mi chodzi. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić, przygotować lokum dla chomika, przynajmniej jak ja przygotowuję. Pokazuję wam, jaką mam siłkę jelnianą, bo będą pytania, a ja bym nie miała potem jak wam pokazać. Są to 24 kg. To są moje paczki, które wymieniałam. Muszę zaraz otworzyć, że tutaj leżą, od tu. O, tak się nazywa. Czy jest dobra, jeszcze nie wiem. Ale to jest taka dla koni, właśnie to jest ściółka lniana. Jej było potąd i zużyłam już 1/3, ponieważ wsypałam ją do mojej samli, którą zaraz wam zresztą pokażę. Tak wygląda aktualnie moja samla. Jest tutaj bardzo dużo ściółki ogólnie, chyba 13 cm. I po prostu wzięłam, tak wysypałam. Tak wygląda moja ściółka, to ściółka lniana oczywiście. I po prostu ją tak sypałam tak miską. Normalnie, tak. A potem po prostu to wzięłam i wyprostowałam, żeby było równo. I właśnie ja sobie nasypałam, zaraz wam nawet powiem ile. Miareczkę. Nasypałam sobie. Miejscu jak przynajmniej. Ja szybko wam zmierzę. 12 cm, ale jeszcze będę dokładać siana. Niestety nie dzisiaj, bo film będzie nagrywany przez parę dni, ponieważ siana jeszcze nie mam, bo przyjdzie do mnie z Hitcia, więc na razie wsypałam tylko lnianą, ale chciałam już wam to pokazać dziś, żeby po prostu tyle nie trwało. Więc no, tak to wygląda na razie. Chyba widzicie, ile nawet tego jest, to całkiem dużo i chyba że jeszcze będę musiała dokładać, to pewnie wyjdzie jeszcze z parę centymetrów, więc no. Bo już jest tego sporo, ale na razie nie będę tu wpuszczać chomika, żeby się nie stresował parę razy. Tylko wpuszczę go tu już, jak wszystko będzie gotowe. No, będzie widzimy się za parę dni, jak będę już miała siano i inne rzeczy. Okej, okay, teraz będziemy robić pokrywę, gdyś wam tu zwracacie uwagę, że to jest pomazane, ponieważ testowałam flamaster, czy się nadaje. Ale teraz mi daje flamaster. Tak, znaczy on się mi daje. Nie się? Bo zaschnie. Po prostu będę wycinać dziurę. Więc pokażę wam, co jest potrzebne do zmieniania tej góry od samli, którą będę zresztą tutaj. O. Więc na pewno flamaster. I na pewno na tą chwilę miarka. I ja będę używać jeszcze taśmy, żeby było mi łatwiej. A potem wam pokażę resztę rzeczy, które jest nam potrzebne. Więc po prostu odmierzamy sobie tutaj, ile chcemy mieć. Nie potrzebuję aktualnie. Tutaj jest to mieć 45. Więc no. I muszę, trzeba sobie tutaj równo wymierzyć. Załóżmy, że chciałabym mieć. No, ile ma to? To ma 50. Gdybym chciała mieć 45, to chciałabym mieć 47,5, powiedzmy. Tak, żeby odtąd było 45, musi być jeszcze tu kropka. Więc tak właśnie sobie robię. Po czym sprawdzam, ile wychodzi mi. Tutaj, żeby wszystko było, pamiętajcie, równo. Wychodzą mi. Myślę, że mam spodnie. Tu 2. Tu 3 i tu też 3. Więc teraz wkraczę do akcji moja taśma. Wszystko jest pięknie, to bierzemy taśmę. Ja mam taką malarską, żeby mi tu się nic nie zniszczyło. I robię na górze pokrywy, żeby klej nie był tam od dołu ani nic. Gdzie jest początek tej taśmy? A tylko to jest taka taśma, gdzie powinien być widać początek. Są problemy. Dobrze. To jest, ta taśma się trochę słabo lepi po prostu i naklejamy jakby od zewnętrznej strony po prostu, jakby za samą kropką, odtąd dotąd. I odrywamy. Mam nadzieję, że było widać. I teraz tak trzeba zrobić z każdej strony. Ja tu robiłam jakby na szerokość mojej klatki.
I tak to właśnie wygląda na razie. I teraz zrobię tak samo do jakby resztę tej pokrywy. Okej, gdy już mamy całą oklejoną jakby dookoła, to teraz musimy to jeszcze raz pomierzyć, po prostu żeby... Pamiętajmy, że to będzie nasz miałko przez całe życie, więc no raczej trzeba mieć to dobrze wszystko pomierzone. Mam dobrze. Nierówno jest. No. Jest nierówno, więc muszę to pomierzyć po jeszcze raz. No nie, jest dobrze. Dobra. I ja tu będę miała dziurę 45. Tu mamy 45 centymetrów. Wiem, pięknie napisane. Tu mamy 60. Co? Nie. 57 centymetrów. I jeszcze tutaj trzeba zmierzyć, żeby wszystko było idealnie. Tak samo. 57 centymetrów. A tu mamy ile? 45. No. I sobie tak oznaczamy po prostu. Resztę rzeczy ja będę robiła jutro, bo po prostu musiałam to zaznaczyć i już będę mówić, wróciła z moim tatą, ponieważ jeszcze jest ten sam dzień. A na razie, jak chcecie wiedzieć, jak wygląda moja samla, wygląda o tak. Ta miska i ta miska tutaj, nie będzie ich tutaj oczywiście, ale to na razie był taki plan mniej więcej, więc na razie to tak wygląda. Tak. I do jutrzejszego jakby robienia potrzebne nam będą. Więc pokażę wam teraz rzeczy, które mam w pokoju i mogę wam pokazać, więc pierwsza jest nam potrzebna siatka. Moja siatka ma... Wam pokażę, żebyście widzieli. Moja siatka ma tutaj 12,7 mm, czyli no 13. Była kupiona w Castoramie. Nie, Leroy Merlin, tak, Leroy Merlin. I ma ona 5 metrów, a tu ma pół metra jakby od tutaj. A tak, tak tu ma 5 metrów. I będę ją używała właśnie do mojej klatki. Dalej, do cięcia siatki potrzebne nam są jakiekolwiek kombinerki. Większość kombinerek ma z tyłu tutaj taką dziurę, prawda? I tutaj ma takie płaskie. I to są właśnie kombinerki do cięcia metalu, ta tutaj dziura. I tym się tnie metal po prostu. Nie trzeba mieć specjalnych kombinerek, w większości kombinerek takie jest. A jak nie ma, to wystarczy lepiej poszukać, w sensie w domu, bo na pewno każdy tata ma takie kombinerki. Mój nie miał, miał tylko zwykłe, bo te wszystkie kombinerki są moje, nie wiem, czy wiecie, ale ja robię, uszczepiam się, akcesoria do modeli koni, więc po prostu tak sobie znalazłam. To jest kurs chyba z Castoramy, czy z Leroy. Tak one wyglądają. I właśnie takie kombinerki są nam potrzebne, po prostu ta część, żeby ciąć drut i po prostu sobie odciąć tutaj. No i są nam potrzebne takie opaski zaciskowe, jak, nie wiem, jak to nazwać, ale potrzebne nam to jest. Po prostu będziemy tym przypinać jakby do tą siatkę, o tak jakby do, po prostu będziemy tak przypinać do klatki. I jest nam potrzebna jeszcze wiertarka, której ja tu niestety nie mam. Więc no niestety wam tego lepiej nie jestem w stanie pokazać, ale no jest nam potrzebna jeszcze oczywiście wiertarka. Oraz coś do wypalania, na przykład, oczywiście jest to źródło ognia oraz coś do wypalania, na przykład drut, ale to wam już pokażę jutro, ponieważ dzisiaj jeszcze tego nie robię. Po prostu chciałam wam pokazać tam, co jest potrzebne. Czyli jeszcze tak, oprócz tych, co mamy tutaj pokazane, wiertarka, drut oraz, znaczy drut, no coś metalowego, czym możecie wycinać oraz źródło ciepła. No, więc widzimy się jutro. Okej, okay, więc pokażę wam, jak mój tata to robił. To tak, wybrał wiertarkę i wycinał sobie tutaj taki otwór. Tak, dziurka przy dziurce. Potem brał... to? Nie mam pojęcia, jak się to nazywa, ale to jest taka piłka. To jest taki kawałek metalu, który ma tu takie malutkie ząbki. I wycinał gdzieś dotąd. Potem wycinał taką piłką z takimi niby większymi ząbkami. Nie jestem w stanie wam tego lepiej pokazać.
A potem wycinam po prostu taką piłą do końca. I tak właśnie wziął dookoła. Taśma, bo sobie to zabezpieczałam. A potem wyrównał to po prostu takim nożykiem. Tak wyrównał, żeby nie było ostrych krawędzi. Po prostu. No, tak mi zostało. I teraz tak, będziemy brać i wiercić dziurki. Zresztą wam potem pokażę, co ile. Na pewno muszą być na rogach i tu pewnie będą za 4, tu pewnie będzie 6, ale jeszcze zobaczymy. No i więc mamy taką dziurę. Tak, na razie. I zaraz będziemy to kończyć, w ogóle jeszcze będziemy kończyć tą tabliczkę taką. Hop. Tabliczkę z biglem. Uwaga, teren ochrony bigla. Będziemy to kończyć i właśnie tak mój zrobił tata. No i ja wam pokażę to już, jak już będą te dziurki, jak będę przypinał tą siatkę, to wtedy wam już pokażę całą resztę. Okej, więc tu mam, jak widać, te dziurki wycięte, ponieważ ponieważ trzeba to przyczepić tą siatkę. Mam też siatkę jakby to. I po prostu one są wywiercone wiertarką. Na rogach jest tak, że tu jest dziurka i tu jest dziurka. A tak to jest normalnie dookoła. I tu mam siatkę, ja mam przyczepić ją z środka, ale jeśli chcecie, możecie ją przyczepić też od góry. Po prostu będę ją przypiała tak jakby na długość tego. I będę ją przypiała tymi owocami dyskowymi. Ona jest tak wycięta, że po prostu to jakby cięte, że będzie dobrze. Ale już zrobię takie jakby ogólne zapięcie tego. Trzeba to dobrze dopasować, by się to nie przesuwało. Po czym wziąć to, włożyć to tak, o to. I trzeba to jakoś tak przyłożyć tutaj, żeby to było dobrze. Tak. Możecie sobie tak przytrzymać. Ja sobie z taką przytrzymam, pozwolicie. Trzeba zacisnąć teraz po prostu. Okej, trochę trwało, że znalazłam stronę, na której to powinno być przypięte i po prostu zaraz to zaciskamy. Tak, żeby to było jak najbardziej leżało tak. O. Po prostu w taki sposób, żeby jak najbardziej leżało. Przepraszam, wcale jakoś musiałam poprawić ten telefon. I tak, żeby to było w miarę ciasno zapięte, żeby to nie odpadało. I teraz tak trzeba zrobić ze wszystkimi dziurkami i to musi jak najbardziej tak leżeć. Potem będziemy to odcinać tak, żeby to się nie rozwijało, ale to potem. Nagrałam to chwilę z ręki, więc tak to wygląda. Właśnie tak sobie tutaj sobie sterczą te opaski zaciskowe. Tu mi zabrakło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem mi zabrakło, ale teraz po prostu opinam sobie normalnymi dziurkami, które gdzieś tu mam. Po boku. Te końcówki, ale ja je obcinam tak tutaj. Tak. Po prostu potem będę wkładać je pod ten drut. Też mi się postaram. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Dobra, odetnę to i zaraz wam pokażę. Po prostu o tak tutaj obcinamy i wkładamy to jakby pod tą siatkę, o tak mniej więcej. I lepiej to odciąć trochę dalej, bo tutaj ta siatka teraz odstaje. Ale to jest tak zrobione, że to nie jest ostre, więc to jest tak ucięte, że po prostu to nie... Nic się nie stanie, bo tu jest tak przy samym tym, że po prostu to nie jest ostre. I tak teraz trzeba wszystkie obciąć. Wszystkie już odcięłam, to jest góra klatki po prostu. I tak to właśnie wygląda. Wszystko jest pod spodem. I wszystko jest tak opowkładane pod te druty, żeby tu nic się nie stało. Tak. I tu jeszcze muszę dorobić, bo tutaj jeszcze nie zrobiłam. No tutaj. Tu i tu 3 mi brakuje, czyli 7 w sumie. Bo mam taką paczkę, ale ona jest ma za grube te. Więc albo muszę zrobić większe dziurki, albo po prostu znaleźć sobie mniejsze, o mniejszej średnicy te opaski zaciskowe, bo one mają 4-5 mm, więc dużo. 5 mm. To zapięcie ma 5 mm, więc to będzie miało ze 4. Czyli nie wiem, czy to jest 4 mm, ale okej. A
i trzeba to dowiercić do końca, czy ja to muszę dowiercić do końca i zacisnąć tymi opaskami zaciskowymi i to już będzie gotowe, więc z tą pokrywą nie będę więcej nagrywać, bo po prostu to nie ma sensu, bo jak już będzie gotowe, to ten ostatni krok to sprawdzić, czy po prostu pokrywa nam pasuje na wow, na naszą klatkę, czy nam tu nigdzie nie odstaje. Moja nie odstaje, wszystko jest dobrze i wszystko pasuje. Ta siatka też nie jest tak masakrycznie napięta, więc też jest dobrze. No i wszystko jest tutaj ok. I tak właśnie to wygląda. Dobra, więc teraz przygotujemy samlę do chomika. I to jest ściółka. I teraz będę ją mieszać z tankiem węgrowskim. Mam wszystkie nowe rzeczy, więc nie dziwcie się, jak będę przejściła. Tego wam nie będę pokazywać, bo to długo będzie trwało, ale zobaczycie efekt, jak już wymieszam. Tak to wygląda aktualnie. Nie jest tej pięknie tu wymieszane, ale nie o to chodzi. Po prostu chcemy, żeby tak było pięknie tutaj. Tu będzie ten domek zakopany na pewno. Tu będzie tak trochę wyżej ma być. A tu ma być nisko, bo tu będzie kołowrotek. Tu będą niskie. Tu musi być w miarę równo. Tak ma właśnie to wyglądać mniej więcej. No, więc chyba ze ściółki to tyle. Zużyłam połowę ścianka tego węgrowskiego. Dosyć dużo ściółki. Tu najwyraźniej jest jakoś mało. Po prostu ścianko trzeba tak podkopać pod spód. Trochę bardziej. Żeby to wszędzie było pięknie do kopania. I tak to właśnie u mnie wygląda. Teraz już bierzemy się za przystawianie klatki. Tu mam... właśnie kopię dziurę. Tu mam domek. I jego mam zamiar tutaj zakopać. No. Nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale mam zamiar go tu zakopać. Po prostu. Nie za bardzo mi się podoba jednak odcień tego dachu. Wolałabym, żeby był taki drewniany, ale no niestety nie było takich ładnych domków drewnianych, więc wziąłam ten. I ten mi też doradziły dziewczyny, więc go wzięłam, bo on też drogi nie jest. Więc no, tak mniej więcej wygląda. O, o tak. Chyba nie jest źle, więc weźmy teraz sobie to sianko. I wsadzimy je do domku. Przez drzwi, bo nie chcę go podnosić. Sama mnie wcale nie odjeżdża. Tam trochę tego sianka trzeba napakować, żeby chomik miał się w czym zakopać. Oczywiście chomik zrobi to wszystko sobie, jak będzie tam sobie chciał. Ale po prostu trzeba no, zrobić tak, żeby jakby nie musiał robić tego drogi. Jest całkiem sporo już tego ściana, więc Homsun może się zakopać. No. Wiem, jest pięknie. Weźmy sobie jeszcze tej ściółki lnianej i to sobie przysypię, bo nie podoba mi się, jak to siano tak sterczy. Tak to u mnie na razie wygląda. Teraz może weźmiemy sobie moją korę. Mam moją korę, jest to kora z brzozy. Została ona wyparzona i umyta, więc nic tu nie powinno z nią złego być. Chcę się ułożyć chyba tak, o. Po prostu o tak zrobić, takie zejście jakby. I to jest kora, która będzie jakby pod moje miski. Pies dalej piszczy pod drzwiami. Tak, tu mam miskę z wodą, ale miskę z wodą na razie nie będę wstawiać, bo będzie się dużo piliło. Więc tak to na razie wygląda. Może piasek. I rolka papieru. Tak, rolka w papierze. Mam rolkę w papierze niedadrukowaną, ani nic. Ona trochę została tutaj ublana wodą, ale dobra. I ją też gdzieś tutaj sobie zakopiemy. Może gdzieś. No tak pewnie tego nie będzie korzystał, bo on raczej z takich rzeczy nie korzysta, ale rolkę w papierze mu wsadzimy tutaj.
No i na razie wygląda to w ten sposób. Strasznie jasno, bo mam ładne słońce akurat, więc chciałam to wykorzystać. Dobra, dalej może to gniazdko z siana. Wszystko robię jakby to od nowa. To właśnie przyszło kuczkę, więc mam. Będę to otwierać nad tym, gdyby się sypało. Dobra, gniazdko z siana wyjęte. Teraz gdzie by tu je położyć? Może tu? Nie, tu nie. Może tutaj. O, gniazdko z siana. Przesunę, nie wiem jak wam tu postawić, żebyście to widzieli. Czekajcie. Może obrócę to w ten sposób. Okej. Tak, chyba jest lepiej. Ciutkę. Dobra, chyba wszystko widać. Mam nadzieję przynajmniej taką. Nie wiem, czy wam nie przyciemnić trochę obrazu. Chyba będzie tak lepiej, dobra. Zostawmy tak. Mostek z Pixi. Gdzie jest moje nożyczki? Postawiony w samym spoko. Ja jeszcze nie wiem, jaki mostek jeszcze, ale dobra, mostek. Tak. Tu ma stać kołowrotek. Może zrobimy sobie to, co jest ten większy, więc nie wiem, czy bym miała problemu, bo to będzie źle. Może o tutaj. Na taką ładną drogę do misek. Co ja tu jeszcze mam? No, słoik z piaskiem, znaczy jeszcze bez piasku. Słoik mam taki. Mam piasek. Ale to sobie jak zasypiemy, jakby ja sobie to sama nasypię, nie będę pokazywać. To chyba byłoby nudne po prostu. Dobra, piasek nasypany, mam go tyle. Wrzucę go tutaj gdzieś, tu. Oczywiście tak. I przed niego damy sobie tutaj zakręteczkę. Żeby piasek nie wsypywał się aż tak bardzo do ściółki. No, to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że to zmieści. Dobra, przesunę jeszcze trochę. W taki oto sposób. Przepraszam za piszczącego psa, ale tak to jest, jak ktoś wchodzi na strych u nas. Po prostu pies na załamanie. No, myślę, że na razie nie jest źle. To wygląda. Co teraz? I skidam na koniec. Może tej maty konopnej damy kawałek. No i nie do końca bym poczekała na służbę. Krzysztof powiedziała, żebym wzięła, to wzięłam. Już nie pamiętam, co która mi radziła, więc nie będę mówić. I wytnę jej sobie kawałek, ale ona jest twarda, jakaś taka. Mały kwadrat sobie jej wytnę. A to się masakrycznie trudno, nie. Wow, dobra, uchnę to poza wizją. Trochę to trwało, ale się udało. Widziałam taki prostokącik z tej maty i gdzieś tu wstawię. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, może. Tu. No, tu go zostawmy. Co dalej? Co jeszcze mi zostało? Przeglądam rzeczy, które zamówiłam. Tak, kołowrotek nie. Kołowrotka nie mam. Piłka z siana. Taka z Pixi. Była albo będzie, już mi coś sprawie wcześniej. Raczej hol staje wcześniej. Właśnie w holu z Hitcha. Nie wiem, jak mam wyrwać z tego ten plastik. Nie wiem, chyba się go nie da wyrwać ogólnie. Trzeba to jakoś wyjąć, ale ja nie mam pomysłu w jaki sposób.
Dobra, to sobie wyjmę i to wracam. Dobra, wyjęłam to. Drodzy, zaś tą piłkę może... Tu. No dobra, dobra. Teraz ozdabiamy, czyli proszę. Miski pójdą na końcu jakoś. Wow, duża bardzo. Tak wygląda. Gdzie by to dać? Może... Tutaj tylko odłamię tą kawałek tego. A tutaj może? Proszę, jedno. Gałązki skarbelpetu. Właśnie sobie otwieram jakiegoś. Nie wiem, ile ich tu dać. No nie wiem, kilka dam. Są dłuższe i krótsze są. Może damy je gdzieś tutaj. Damy ich trochę więcej. No. Tak to się na razie prezentuje. Wygląda jak ogromny chaos, ale naprawdę chaosu tu nie ma. Mam jeszcze patyczek, który sama suszyłam, więc jego też tu dam. I mam tą kolbę coś z Jetrofarmu, które też tu dam, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Pewnie do tego kącika, gdzie on będzie jadł, więc pewnie może gdzieś tutaj. No, chyba będzie spoko. Mam wodę. Teraz jeszcze pójdę po miskę, ta karma. No, widziałam, że ten film będzie długi. Karma, nasypię tutaj łyżeczkę mikserami, tylko nie wiem gdzie ona jest. Więc nasypię łyżeczkę mikserami i do was wracam. Przesypałam sobie tutaj, uznałam, że nie będę wsypywać całej, bo będzie mi wygodnie korzystać tak. I tu wrzuciłam sobie właśnie, tu jest łyżeczka mikserami. Wygląda jakby było tu dużo więcej, ale nie, to jest łyżeczka. I teraz dosypię sobie tutaj może, znaczy dołożę jeden owoc z rzędki tych owoców z puli lasów. Dołożyłam tutaj jedno jabłko i jeden taki dziwny owoc, nie wiem co to za owoc, ale dołożyłam go tu. Dodałam sobie szczyptę mieszanki warzywnej z Lily Farm, tej słynnej. Dałam też troszeczkę ziół podstawowych dla chomika. No troszeczkę dosłownie. Wezmę sobie jeszcze babkę lancetowatą. Przepraszam za zawalenie, ale nie mam wyjścia. I sypnę nią po prostu tutaj. Przepraszam za psa. Że jak on będzie sobie chciał, to sobie zje. Po prostu może sobie ją znaleźć. I dwa listki dam także do miski, żeby mógł sobie też podjeść. Tak, z miski. Trochę lasu glicerny granulowany. Jakbyście się dziwili, że daję mu tyle jedzenia, po prostu daję mu tyle, żeby jak najlepiej skojarzyła mu się ta kratka. Będzie w niej mieszkał do końca swoich dni. Właśnie otwieram lucernę. Trochę mi nie idzie, ale dobra. Okej. Okay. Lucerna wygląda o tak. I ją akurat damy sobie do miski jeszcze. Tak troszeczkę. Nie wiem, 3 granulki może. 4. Ja wydzielanie karmy. Trzymam 4. No tak, to wygląda. Na razie. Nie wiem, czy będę kładać coś jeszcze. Może trochę zielonego pola i to chyba będą wszystkie warzywa, jakie mam i zioła. Czyta zielonego pola do miski i jeszcze mu tak tutaj rozrzucę trochę, żeby mógł sobie poszukać po prostu. No. To jest to zielone pole. I tak wygląda jego miska. Jeszcze dodam mu tego. Oczywiście. Tego. Jeter Farmu, nie wiem jak się to nazywa. Nie umiem tego przeczytać, nie chcę tego kleczyć. Gdzie są moje nożyczki? Znowu. Znalazłam, dobra. Otwieramy i dam mu tego troszeczkę. Nie wiem jeszcze ile. On i tak tego nie zje, bo on nie jest tylko tyle, ile jest głodny.
Dam mu taki plaster cukinii. Jeden. Szczyptę innych warzyw. No. Tak. Tak prezentuje się moja miseczka. Nalec o tutaj. Na razie to wygląda tak. I miseczka z wodą. Ja już sobie wcześniej napełniłam. Leci tutaj. To już wszystko. Chyba wszystko, chociaż dam sobie jeszcze troszeczkę tych źródeł podstawowych. Także sobie tutaj sypnę po prostu, bo on lubi sobie tak posukać. I sobie też tutaj sypnę. Jeszcze tam jeden kwiatek. No i tak na razie wygląda. Wszystko, może dam jeszcze nowe do posła. Nie, dobra, zostawmy tak. I teraz puszczę tu chomika w jakiś sposób. Chomik wyjątkowo nie chce wyjść. Nie wiem dlaczego nie chce wyjść, więc będę go wabić na jabłko. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale może się uda i będę go po prostu wabić na to jabłko. Bo po prostu on nie chce kompletnie wyjść, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem o co chodzi, ale kompletnie nie wiem gdzie on jest i nie jestem w stanie go obudzić. Więc no, to może potrwać zanim ja go tu wybudzę. Albo no, albo się znajdzie. Przepraszam za ten młotek. Bo ja nawet nie wiem gdzie on jest, naprawdę. Bo go szukam i szukam. A domek mu specjalnie odwróciłam, żeby się, żeby miał do niego wejść, ale do niego nie wszedł, więc... No... nawet wabienie jabłkiem nie pomaga, otworzyłam sobie klatkę. Otworzyłam te takie zawiasy obok, na bokach. Po prostu tutaj. I nie wiem gdzie on jest nadal. Gdzieś tu się zakopał pewnie, ale ja nie widzę go, więc no... Ale z nim dzielę, więc będę go szukać i wtedy wam pokażę. Okej, mam rodzynka. Zapraszam do nowej klatki. Maluch jest zaspany, ale musiałam go obudzić, więc no. Właśnie sobie siedzi w piasku. A tak wygląda nasza samla urządzona. On sobie tam siedzi, więc nie będę mogła pokazywać. Tu mamy domek. Mamy domek prosto zioła. Tu mamy domek z siana i kulkę z siana. Mostek, tu mamy miski i korę. Oraz tą matę. I tu mamy tą kolbę podobne coś. To jest jego stary domek, więc go teraz zabiorę. Nawet nie jest nikomu do życia potrzebne, bo ja go nie lubię. No, słodziak sobie kopie w piachu. Miejmy nadzieję, że nie uznasz domek. No i nie wyrzucę go, całe szczęście. Nie, trochę wyrzucę. W drugą stronę. No i tak to wygląda. W ogóle że wygląda to dużo, dużo lepiej. Napiszcie mi w komentarzu, czy wszystko jest ok. Jeśli mam, zrobię może taką ankietę tutaj, ale zobaczymy jak się uda. No, ale trochę zły ogólnie za to, że go tutaj włożyłam, bo go budziłam długo dosyć. Wcina sobie jakieś tam sianko, czy coś tam, jakieś ziołka. No, myjemy się. Reakcja nie jest jakaś zbytnio żywiołowa. I jeszcze zaraz wam go pokazuję, tylko muszę zanieść moją siostrze miarkę. Powracam. Szczerze mówiąc, chyba chomik jest w domku. Się wydaje przynajmniej, bo słyszę tam kopanie. Też słyszycie? Chyba nie.
rodzina jest w domku, to pewnie tam jest i robi sobie gniazdko już. To tu zrobił chyba nic ogólnie, tylko sobie zasnął. Ale w sumie spoko, fajnie się tu mieszka, wydaje mi się. I no do końca tego jakże długiego filmu, z paru dni. No, z Państwem żegnam. Ostatni rzut na moją samlę. 300 litrów, 130 litrów, nie 300. I pa pa! Po nagraniu filmu po prostu przyszedł do mnie kołorotek. Thompson już sobie tam śpi. Ale właśnie przyszedł do mnie kołorotek. Hipnoza 20 cm. Mało się wydaje, w ogóle myślałam, że będzie większy. Ale jest spoko. Musia, musia mi tu łazić. Bajzel zrobiła mi to straszne. Ale misiek już sobie trochę zjadł. Tak. Pies i atak na babkę z odwadą. No więc właśnie przyszedł do mnie kołowrotek. Hipnoza czarny 20 cm. Luna, zostaw babkę lansetowatą. No, a mi się sobie śpi gdzieś tu, nie wiem, co widzę, ale gdzieś śpi. No więc tak to wygląda i tak wygląda nasza pokrywa. Ja tak to wygląda od środka z kołowrotkiem.